Teraz pokażę Wam, w jaki sposób we własnej kuchni przygotować sobie wędzone przyprawy i wędzone produkty. Na przykład wędzoną sól. Aby zawędzić w domu przyprawy lub produkty, potrzebujemy kilku rzeczy. Szeroki garnek z przykrywką, źródło ognia, może być to palnik i oczywiście odrobinę drewna, tu na przykład wióry z olchy. Ja dla Państwa przygotuję i pokażę, jak zawędzić sól. Tu jest akurat sól kamienna i goździki, które później można jako wędzone wykorzystać w marynatach. I opalamy nasze drewno. Bardzo mocno. Chodzi o to, żeby jak najbardziej się spaliło i oddało jak najwięcej dymu. Przykrywamy i zostawiamy. Po chwili mamy pięknie zawędzone przyprawy i składniki. Do zobaczenia w grillu w domu z Delikatesami Centrum.